A naszym gościem dzisiaj jest pani Aleksandra Mrozek, radna Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Dodajmy, że szefowa Komisji Edukacji przy Radzie Miasta to bardzo istotna sprawa, bo zaczynamy od debaty, której nie było de facto, można byłoby powiedzieć, bo nie było tych, którzy powinni się tam znaleźć. Było pani tak po ludzku przykro z tego powodu, czy zrozumiała pani te wszystkie za i przeciw, które powiem panie redaktorze, podawane? Że było tak, jak pan mówi, po ludzku przykro. Nawet wieczorem rozmawiałam z radną gminy, panią Antoniną i właśnie podzieliłam się taką refleksją, że jest mi normalnie przykro. I zdaję sobie sprawę z tego, że jakby wina jest po części po dwóch stronach. Bo no, debata ma to do siebie, że wymaga pewnej koncepcji, przemyślenia, scenariusza, jak to nie nazwiemy. Że być może trzeba było z takim wyprzedzeniem ustalić termin z drugą stroną, ustalić ten scenariusz, o czym mówi teraz pan prezydent Kubicki, że zwrócił się już do gospodarzy gminy o wskazanie terminu, o napisanie scenariusza. Więc jakby po tej naszej stronie miasta Zielona Góra tutaj może no popełniono jakąś taką niezręczność. Bardzo ważne zdanie w tej materii, jeśli mogę wejść w słowo, wygłosił jeden z dyrektorów szkół w gminie, który powiedział, że on w pewnym sensie rozumie kwestię niepodawania tego scenariusza, bo mówi, że być może gdyby został podany, to pojawiłby się argument, że był zbyt mało szczegółowy, zbyt ogólnikowy. Tak. No, można tutaj kombinować. I chcę właśnie, obiektywnie patrząc, no można byłoby argumentować właśnie w ten sposób stanowisko gminy. Ale z drugiej strony, to tak jak pan mówi, ile razy była próba, to była próba taka odrzucona. Ja generalnie apelowałam do pana prezydenta o zmianę tonu, o taką wyciszoną dyskusję, pozbawioną emocji. Ale rozumiem też prezydenta, zdeterminowany tym zadaniem, którego się podjął. No czasami mam wrażenie, że też puszczają, że tak powiem, nerwy pana prezydenta i może zbyt ostrym językiem mówi. Trzeba rozmawiać, bo rozmowa jest podstawą sukcesu. Jeżeli nawet są trudne rozmowy, to znaczy cała chyba filozofia życia polega na tym, żeby umieć prowadzić te trudne rozmowy, nie obrażać się i chyba nie opuszczać stołu, przy którym się zasiada do rozmowy, z uwagi na to, że no wtedy nie wyartykułujemy tego, co chcemy. I jak się okazuje, pomimo tego, że wielokrotnie na temat oświaty już rozmawialiśmy, to w ferworze takich emocji nie do końca jest faktyczna znajomość tego, jaką oświatą chce się podzielić miasto Zielona Góra. Ja uważam, że po stronie miasta Zielonej Góry, zespołu, który pracuje nad połączeniem, jest ta przewaga, jeżeli chodzi o obszar oświaty, że nigdy nie słyszałam, żeby padły uwagi na temat oświaty realizowanej w gminie negatywne. My mówimy o tym, co jest dobre w Zielonej Górze. No i trudno się nie chwalić, bo ja oświatę zielonogórską mierzę nie jakimiś personalnymi tam... Tylko przez pryzmat wyników, co jest najbardziej istotne. Tak, jakimiś takimi animozjami, ale przez pryzmat tego, do kogo ta oświata jest adresowana. Ona jest adresowana do ucznia, nauczyciela, no i rodzica, bo oczywiście, wiadomo. To jest najbardziej istotne ogólnie. I tutaj uczeń osiąga wyniki takie, które wyróżniają nasze miasto na tle województwa, na tle okręgu, na tle kraju. Rodzic jest zadowolony, bo wiadomo, że dziecko przyswaja wiedzę i umie ją stosować w praktyce, bo do tego sprowadzają się egzaminy zewnętrzne. I jest troska też o nauczyciela, bo zapewnia się miejsce pracy, a dzisiaj praca jest przecież dobrodziejstwem. I tutaj miasto zrobiło w tym kierunku wiele, nawet powiedziałabym irracjonalnie, bo ilość uczniów w oddziałach pomniejszona skutkuje kosztami. My na poziomie gimnazjum, bo to sprawdziłam, mamy oświatę, do której dokładamy więcej niż miasto stołeczne Warszawa o ponad 1100 zł. A zatem możemy swojemu partnerowi przyszłemu powiedzieć, jakie mamy atuty
i proszę się o to nie gniewać. Jakimi warunkami można natomiast się proszę, pokażcie i swoje, bo my przecież gminną oświatę dobrze oceniamy. Naprawdę dobrze. Mamy bardzo dużo dezinformacji, bo okazuje się, że już krążą plotki, pewnie niczym nieuzasadnione i niepotwierdzone w szkołach gminnych, że oto będą likwidowane obwody. Już była taka historia gdzieś puszczona w eter, że oto ktoś ma pomysł zlikwidowania szkoły w Przylepie kosztem rozbudowywanej jedenastki. I tu pani prezydent mówiła, że absolutnie tego typu rzeczy nie będą miały miejsca. Oczywiście, że nie. No, jest głos gminy i tam ukazał się taki artykuł autorka. No wyjątkowo nieprzyjemny, autor, jeśli chodzi o nauczycieli. Autor tak, pewno się anonimowo podpisał, bo chyba z imienia i nazwiska byłoby mu głupio się przyznać, że pisze rzeczy nieprawdziwe, że wprowadza zamieszanie. I to, co mówiłam na wczorajszym spotkaniu. Na wczorajszym spotkaniu mówiłam, że tak naprawdę gra dziećmi. Nie można straszyć ani dzieci, ani rodziców. Prawda powinna być przekazana. I pozytywna strona, jeżeli mamy poparcie, argumenty na negatywną, to proszę przytoczyć. Oczywiście. Natomiast nie można zmyślać, mówiąc najprościej. No i pisać o patologii w szkołach w mieście, wyjątkowo nieprzyjemne i obraźliwe dla całego grona pedagogicznego. Utrwalać niepoprawny wizerunek. Myślę, że po prostu za te słowa, które tam zostały napisane, myślę, że autor powinien, szczerze mówiąc, się ujawnić, powiedzieć, przepraszam, się rozpędziłem, powinienem sprawdzić, a nie pisać coś, co mówi, a nawet nie sądzę, żeby taki przekaz był jakby podawany przez władze gminy, bo najważniejsze, żeby ludzie nie traktowali tego poważnie, chociaż często ludzie mają tendencję do tego, aby wierzyć w rozmaite historie. I najczęściej wierzą w to, co jest podane jako złe, niż oczywiście, to dobre. Oczywiście, niż to niestety dobre. Tak to wszystko funkcjonuje. Co do oświaty zielonogórskiej, to szkoda, że właśnie tak po ludzku, jeszcze raz powtarzam, było mi jakoś tak nieprzyjemnie, kiedy wracałam do tej debaty, która się tak naprawdę nie odbyła. No, była się połowicznie, nazwijmy. Mnie delikatnie zaskoczyła pani Pierzgalska podczas tej debaty, która powiedziała a propos tego, że nie będą likwidowane obwody, że może warto jednak się zastanowić, czy części obwodów nie zmieniać oświatowych, czy właśnie nie powinno dojść do likwidacji albo jakiejś racjonalizacji. Nie, ja intencje pani przewodniczącej rozumiem i myślę, że życie jest takie, że ono weryfikuje pewne działania i powinniśmy być otwarci na to. Natomiast deklaracja ze strony władz miasta o tym, że te obwody nie będą likwidowane na dzień dzisiejszy, ona służy temu, żeby po prostu uspokoić atmosferę, bo nikt nie będzie irracjonalnie wprowadzał zmian. Jeżeli chodzi o szkołę numer 11, która jest rzeczywiście bardzo obłożona uczniami, to przecież podsuwanie pomysłów, że zlikwidujemy szkoły na terenie gminy po to, żeby dociążyć tę szkołę, samą szkołę, którą pamiętam w ubiegłym roku, czy może rozbudowaliśmy roku temu, przecież i wójt roku. I prezydent byli na otwarciu boisk przy tej szkole. Tak, my ją rozbudowaliśmy, bo już się nasze dzieci nie mieściły. W związku z tym no to jest rzecz niepotrzebnie utrwalona. Ja specjalnie wspomniałem panią przewodniczącą Pierzgalską, bo zdziwiło mnie to, że mówi to przedstawicielka Solidarności, czyli osoba, która zazwyczaj broni, no tak działa związek zawodowy, że broni tych, którzy są jego członkami, miejsc pracy. A tutaj mówi, że być może racjonalizacja, a racjonalizacja no niestety czasami łączy się również z tym, że pewne miejsca są likwidowane. Myślę, że pani przewodnicząca nie mówiła tego w kontekście jakiejś likwidacji, tylko pokazała, że rzeczywiście my jako ta oświatowa społeczność i związki zawodowe też przecież stoją na stanowisku takim, aby wszystkie działania, które są podejmowane w obszarze oświaty, były jak najbardziej sensowne, racjonalne, przemyślane. Nie jest nic hermetycznie zamknięte raz na zawsze, ale na pewno nie ma żadnych podstaw, żadnych obaw co do tego, że my będziemy w przyszłości dążyć do tego, żeby piękne szkoły w bardzo dobrym stanie technicznym na terenie gminy, a w przyszłości wspólnego miasta, zamykać. Szkoła ma być blisko ucznia. Im mniejsza szkoła, to w moim odczuciu
wrócił taka cieplejsza, bardziej dostępna. Sam zastanawiam się nad taką mniejszą szkołą dla jednej z moich córek. W związku z tym, nie, uspokójmy się wszyscy i jeden jest z mojej strony apel, te trudne rozmowy, no trzeba prowadzić w sposób taki wyciszony i mało emocjonalny. No to teraz trochę sobie pofantazjujmy, jak będzie wyglądał przyszły tydzień. Czy myśli pani, że ten apel, który wystosował prezydent wczoraj do wójta, mówiąc, że jest do dyspozycji o każdej godzinie w przyszłym tygodniu, od poniedziałku do piątku, w dowolnym miejscu, w dowolnym momencie, z dowolnym scenariuszem tego rodzaju debaty, chodzi o to, aby usiąść i porozmawiać, czy ten scenariusz jest do zrealizowania. Ja myślę, że tak. Dobrze, że pan prezydent właśnie takie stanowisko zaprezentował. Ja pamiętam, że organizowaliśmy jako Rada Miasta spotkanie z Radą Gminy. I to nieformalne spotkanie. To spotkanie, ten termin spotkania był troszeczkę oddalony, że tak powiem, od momentu, kiedy inicjatywa się pojawiła, ale do tego spotkania doszło, więc znaleźliśmy wspólny termin, wspólne miejsce. Była fajna rozmowa. To nie oznacza, że nie dyskutowaliśmy z pozycji różnych stanowisk, w sensie postrzegania określonych spraw. Doszło do takiego spotkania. Jeżeli władze gminy nie będą uważały, że zasadna jest debata i spotkanie teraz, no to trzeba będzie też to uszanować, bo z tego co wiem, to optują za tym, żeby te debaty odbyły się dopiero wtedy, kiedy mieszkańcy wyraźnie określą się w referendum. Mieszkańcom wtedy nie jest nikt w stanie przekazać informacji. Ale panie redaktorze, to my musimy też popatrzeć na inną możliwość. Sądzę, że nie będzie przeszkód, jeżeli chodzi o oświatę, żeby z najbardziej zainteresowanymi, czyli nauczycielami, rodzicami, spotkać się może już nie w formie debaty, tylko po prostu na terenie szkół. Wiem, że taka deklaracja ze strony tutaj radnych jest. I jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy uczestniczyć. Faktem jest, że będzie tych spotkań wtedy kilka czy kilkanaście, a być może zorganizowana debata jakby wyeliminowała konieczność spotykania się wielokrotnie. Ale jak jest potrzeba, no to musi być też i czas. A nie boi się pani, że ta debata nie była, będzie pewnego rodzaju kasusem, że oto w tej chwili nie odbędzie się już żadna debata na żaden temat, nawet najbardziej istotny z punktu widzenia mieszkańca gminy czy mieszkańca miasta, bo oto dwie strony są na wojennej ścieżce i nie będą miały właśnie z tej wojennej ścieżki trzeba zejść, trzeba nie machać szabelkami, uzbroić się w cierpliwość. No i cóż, jeżeli nie będzie woli partnera do rozmowy w tym czasie, to trzeba będzie wyczekać, a znaleźć właśnie inną alternatywę do tego, żeby dotrzeć do tych, którzy w czerwcu będą opowiadać się za albo przeciw. No to na koniec jeszcze pytanie kolejne, hipotetyczne. Jak pani uważa, jak będzie wyglądało to referendum? Gdyby miała pani dzisiaj postawić... Na to, czy będzie na tak, czy na nie. Wie pan co? Myślę, że będzie na tak. No może to nie będzie, tam 90%, ale myślę, że ta część większa, żeby nie powiedzieć większa połowa niepoprawnie, mimo wszystko. Dlatego, że my nie mamy innej perspektywy. Ja zawsze uważam, że lepszy jest szybszy, bo wtedy ma więcej czasu przed sobą, bo miasto Zielona Góra jest miastem fajnym, funkcjonalnym, dobrze postrzeganym w rankingach, z czego się cieszymy jako mieszkańcy, jako radni. Gmina jest też fajna, bogata, ale gmina bez tego miasta, takiego będącego dobrym miejscem, gdzie można korzystać z szeroko pojętych świadczonych usług edukacyjnych, medycznych, kulturalnych i tak dalej, nie będzie atrakcyjną gminą nawet dla inwestora, bo każdy, kto zechce inwestować czy budować się, to będzie chciał w pobliżu, ale to zaplecze jest niezbędne. No i w drugą stronę można powiedzieć to samo. Miasto nie będzie atrakcyjne, jeśli nie będzie większe, jeśli nie będzie bardziej interesujące. Może więcej, to prawda. I tutaj musimy po prostu powiedzieć sobie, że jesteśmy na siebie skazani i zacząć patrzeć na siebie przyjaźniej, życzliwiej i broń Boże nie stawiając takiej oto zasady, że będziemy wytykać sobie jakieś tam błędy, które no
znalazły się na drodze tego procesu łączenia. Bardzo trzeba rozdział zamknąć. Nam wyszło dzisiaj sympatyczny dzień i sympatyczny, bardzo optymistyczny koniec dzisiejszej rozmowy na 96 FM. Aleksandra Mrozek, radna Platformy Obywatelskiej, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.